Dzień dobry wszystkim, nazywam się Paweł i chciałbym opowiedzieć Państwu o lekcjach ze Swetłaną Sieroginą. Znam tę wykładowczyni już od kilku lat. Oglądałam lekcje wideo na YouTubie, czytałam jakieś artykuły w internecie. Czasami znajdowałam coś nowego dla siebie w języku polskim. I język polski czasami brzmiał w naszym mieszkaniu. Używałam go podczas wycieczek do Polski. Dlatego nie był dla mnie tak obcy, jak uważam. Prawie od zawsze chciałam studiować w Polsce. To było moim celem. I oczywiście pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest egzamin z języka polskiego na poziomie B2, który muszę obowiązkowo zdać, aby zacząć kształcenie w tym kraju. Na początku sam znalazłam podręczniki, testy z gramatyki, przygotowujące do tego egzaminu. Ale miałam tylko jeden problem: wypracowanie. I nie wiedziałam dobrze, jak ono musi wyglądać w języku polskim, jakie ma wyjątki może w tym języku. W ogóle nie mogłam zacząć go pisać. I wtedy pomyślałam o tutorze z polskiego. To się zdarzyło w lutym tego roku. I zdecydowałam napisać do pani Swetłany. Umówiliśmy się z nią na pierwsze zajęcie. I muszę się przyznać, że wtedy jeszcze nie miałam doświadczenia zajęć w Skype'ie. I nareszcie nastąpił ten dzień. Pierwsze zajęcie z nauczycielką z polskiego. Przygotowałam się jak na jakieś święto. Posprzątałam w swoim pokoju. Miałam przygotowane książki z polskiego, których używałam podczas nauczania się języka polskiego, albo które przywiozłam z Polski. No i zaczęła się lekcja. Oczywiście pani Swetłana poprosiła mnie opowiedzieć troszeczkę o sobie, jak wszyscy nauczyciele, a potem zaczęła się zwykła rozmowa. To było trochę dziwne dla mnie, bo zwykle nauczyciele tak się nie zachowują, ale atmosfera tej lekcji była taka przytulna, dobra. Miałam takie uczucie, jakby rozmawiał z dobrą znajomą, a nie z nauczycielką z polskiego. No i pani dowiedziała się, czym się interesuję, kim chciałbym zostać w tym życiu, jaki mieć zawód i summa summarum dostałam pierwsze zadanie domowe, a właściwie esej. Byłam już trochę zaszokowany. No jak to? Od razu, cały esej. Żadnych wyjaśnień, szczegółów, wyjątków. Przyzwyczaiłam się do takich rzeczy w ciągu 11 lat nauki w szkole. Musiałam mieć jakiś schemat, jakiś plan, którego zwykle używamy w szkole oraz z innymi tutorami w innych językach, w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim. Pani Swetłana mi powiedziała tylko jedną rzecz: pisz jak wychodzi, jak się chce, jak się udaje, jak ci mówi twój wewnętrzny głos. Nie powiem, że to było łatwe dla mnie, ale spróbowałam napisać ten esej jak myślę, że jest prawidłowo, jak umiem. Na następnym zajęciu myślałam, że o, nareszcie mnie pochwalą, powiedzą, że dobra robota, kontynuuj w tym kierunku i coś takiego. Co zawsze mi mówili nauczyciele, ale pani Swetłana powiedziała mi, że przeczytała mój esej w całości, jak trzeba. W czymś mnie poprawiła, oczywiście, gdzie miałam błędy albo literówki. Ale później mi powiedziała po prostu straszną rzecz, że czytając moje wypracowanie, nie zauważyła mnie, że zwroty, których używam, są zbyt ogólne, że nie ma takiej historii ciekawej, wciągającej, która by mogła pokazać całego prawdziwego mnie, która by zawierała moje zdanie, opinie. I na początku nie mogłem nawet zrozumieć, no jak to? Przecież piszę sobie w taki sposób już od tylu lat. Nikt jeszcze nie narzekał. Miałam zwykle piątki i czwórki. A tutaj się okazuje, że w ogóle nie umiem pisać eseje i wypracowanie i nie ma mnie. Ten fakt rozwalił mnie w drobny mak. I oczywiście miałam przepisać ten esej i wysłać pani Swetłanie. I przed drugą lekcją myślałam, że no. Teraz pani będzie zadowolona.
z tego, co napisałam, lecz one powiedziały, że mogę jeszcze polepszyć ten esej, że ona po prostu nie wierzy mi, że chcę zostać biotechnologiem. Muszę to udowodnić na przykładach z życia. I za każdym razem rozumiałam, że w ogóle ten sposób, w który uczą nas pisać te wypracowania albo eseje w szkole, jest zły. Że nauczycielom jest po prostu obojętne zdanie swych uczniów. Że jakby ich to nie dotyczy. Ale wraz z tym, że uczyłam się od nowa pisać eseje, zrozumiałam, że lepiej poznaję siebie, swoje zainteresowania, swoje cele, jak wiele mam ciekawych, śmiesznych, wciągających historii, i tak dalej. Pani Swietłana kiedyś powiedziała mi tak: musisz nauczyć się pisać przede wszystkim dla siebie. Przecież twój esej nie jest zamówieniem partii komunistycznej. Już dużo się nauczyłem na lekcjach z pani Swietłaną i obowiązkowo chcę kontynuować uczyć się i poznawać siebie razem z pani Swietłaną. Gorąco polecam jej kursy wszystkim, kto przez cały czas się uczy polskiego, ale nie umie wciąż rozmawiać dobrze albo pisać eseje. I jeszcze tym, kto chce zrealizować swój cel związany z tym językiem. I nawet tym, kto nie wierzy w to, że nauka języka może być zabawną z jednej strony i bardzo filozoficzną z drugiej strony. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.